Witam. To wygląda na taką wielką, większą imprezę. Tutaj z panem Mencenem jest spotkanie. Miałem specjalnie jutro pojechać do Lublina. Natomiast dowiedziałem się, że dzisiaj jest takie spotkanie tutaj przy Jagiellońskiej 52. I tu wszedłem tutaj na salę. Potem przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi, a potem po tej sesji pytań przejdziemy do sesji zdjęciowej. I tak się skończy część oficjalna dzisiejszego spotkania. Także nie przedłużając, jako pierwszego gościa chciałbym zaprosić prawnika, przedsiębiorcę posiadającego kancelarię odszkodowawczą w Bydgoszczy. Przywitajcie kromkimi brawami Marcina Sypkiewskiego. Dzień dobry, witam w Warszawie. To jest trzecia edycja naszej pracy. Piękna atmosfera. Kula. Piwo przeniesione przez warunki atmosferyczne do pubu Mencen w Toruniu. Natomiast tydzień temu mieliśmy piwo w Katowicach w Energii 2000, czyli chyba największej dyskotece w Polsce, gdzie DJ Mencen też dał naprawdę super występ. Natomiast dzisiaj mamy piwo, na którym jest tylu ciekawych gości, że po prostu czułbym się z tym bardzo źle, gdybym zajął Państwu więcej niż to, co do tej pory powiedziałem. Życzę wszystkim bardzo mocnych wrażeń, ciekawych wykładów, udanych pytań. Prosimy nie zadawać pytań o jakieś szczegóły teorii monetarnej, czy o stosunek do teorii ekonomicznych, bo po kilku piwach już na takie pytania nie chce się odpowiadać, tylko raczej takie proste dotyczące tego, co nas wszystkich boli, czyli wolności. I życzę wszystkim dzisiaj udanego wieczoru. Stoję tutaj dużo piwa. Na zdrowie. Ale to nie ma innego wyjścia, bo przyszedłem trochę. Dzięki Marcin, tak jak powiedziałeś, będziemy dużo piwa. Jako kolejnego gościa chciałbym zaprosić dziennikarza, gwiazdę Twittera, gwiazdę internetów, człowieka, który znany jest ze swojej bezkompromisowości, ze swojego ciętego humoru, człowieka, który sam siebie ze względu bezpieczeństwa tytułuje lewicowym dziennikarzem. Przywitajcie gromkimi brawami redaktora naczelnego pitu.pl Rafała Opłakę-Frąckiewicza. Nie dygnitarzem, tylko publicystą. Innych gwiazdą dla mnie, tylko jedną z was. Dzień dobry Państwu! Bardzo miło Was wszystkich widzieć na imprezie niedoszłego naszego posła. Jest myślę bardzo dobrze w naszym kraju, jak sobie myślałem, co się dzieje. Jest naprawdę cieniaki, patrzcie. Nasz rząd, naszego wielkiego małego imperium zapewnia, że nasz gospodarz zarabia kupę hajsu, tak? Mikrofon, tak? Bliżej. Krzysiek Bosak wreszcie zarabia pieniądze od kilku lat, co jest w ogóle dużym elementem. Generalnie wszystkim chyba jest w miarę dobrze w naszym wielkim imperium. Jesień jest troszeczkę denerwująca, mimo co jest stanie, wszyscy mówią, że będzie źle. Jeżeli ktoś nie słyszał, to jeden jest szan, dowiedziałem się przed chwilą od Łukasza Warzechy, że dzisiaj premier powiedział, że nie ma węgla, który zamówił na październik i przyjdzie w kwietniu, miał przyjechać na zimę. Także generalnie nasz kraj, jak zwykle, się rozwija genialnie. Jest nieprzewidywalny i to jest najlepsze państwo na świecie, bo gdzie ludzie mogliby żyć tak wesoło jak u nas, gdzie każdy dzień jest nowym otwarciem, nowym odkryciem i nowym wyzwaniem. Powiem Wam tak, jestem pod dużym wrażeniem tego, że konfa się rzeczą nie rozpadła. Ponoć ma się rozpaść, ale to są słuchy, które rozpadają pewnie w pisowcy agenci. Nie było chyba takiego grupowania w parlamencie, które by się tak długo uchowało. Mam nadzieję, że najbliższe wybory utrzymali przy dobrych wynikach to na pewno, o ile się nie pokłócą ze sobą, jak to jest zwyczaj u nas. Są takie odgłosy z tyłu, bo to jest kręgielnia. Jestem demokratą, więc nie dam odpowiedzi na to, na co głosować, bo na kogo się nie zagłosuje, zawsze jest tak samo, bo ten system jest tak skonstruowany. Krótko tyle ode mnie. Dziękuję Wam, że przybyliście na spotkanie
z naszym gospodarzem. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim widzom Pitu, którzy są na sali i oglądają program, który mnie kompletnie wypala, ponieważ to jakiegoś czasu to wszystko jest tak przewidywalne i tak głupie, że coraz trudniej się z tego śmiać. Ale później się resetuje i jest znowu też śmieszny, jak się patrzy na naszą stronę polityczną. Nadzieję, że dzisiaj będzie może nie śmiesznie, ale zabawnie na sali, będziecie dobrze bawili. Także bardzo dziękuję za spotkanie, za przybycie tutaj i bawcie się dobrze tutaj, głos następnej osobie. A Łukasz powiedział, że będzie przychodził 3 godziny, jak was zwyczają, Łukaszu. Także szykujcie się na długą, fajną, interesującą przemowę, tak jak to mają wszyscy goście zaproszeni tutaj na salę w zwyczaju. Kłaniam się wam nisko. Mogę zrobić sobie z wami serfika, bo nie byłem jeszcze na swoim własnym koncercie. Tak, tak, tak? Ale dobra. Bardzo państwu dziękuję. Pokażę to moim córkom, to się ucieszą bardzo. Do zobaczenia, pa. Bardzo dziękuję panu redaktorowi. Jako kolejnego gościa chciałbym zaprosić również gwiazdę Twittera, również wywołującego bardzo często, bardzo zażarte dyskusje w internecie i poza nim. Człowiek, który obecnie realizuje się jako redaktor do rzeczy, zaczynał wcześniej jako działacz jeszcze za czasów Unii Polityki Realnej. Obecnie również znalazł nową pasję, jaką jest bycie wideoblogerem. Tutaj dostaję informację ze studia, że gdzieś się zapoziął, muszę to trochę dłużej zapowiedzieć. Niestety się tekst powoli kończy. O, super, świetnie, zbliża się. Także chciałbym, żebyście przywitali gromkimi brawami redaktora Łukasza Warzekę. Dziękuję bardzo, dobry wieczór. Niesamowity tłum, chyba przed takim tłumem na żywo to jeszcze nie występowałem. 3 godziny to może przesada, ale jak tutaj sobie tezy na karteczce spisałem, ale spokojnie, to nie będą 3 godziny. Będzie trochę krócej, teraz niech pan lepiej słychać. Przede wszystkim najważniejsza sprawa, o której chcę powiedzieć, to pewnie jeszcze Sławek Męcen będzie o tym więcej mówił, ale myślę, że wszyscy, którzy tutaj dzisiaj przyszli tutaj dlatego, że lubią wolność i chcą być wolni. I tę wolność nam się otwiera i pewnie wiele osób by powiedziało, że ja mam obsesję na punkcie wolności. Są tacy, którzy tak mówią. Ale że wielu z nas tutaj, w tej sali, też ma taką obsesję. Nie wiem, czy państwo wiedzą, jak kiedyś powiedział Jarosław Kaczyński, który no, jest oskarżany przeze mnie również o to, że jest tak naprawdę liderem partii nieprawicowej. Tylko partii socjaldemokratycznej, no klasycznej partii socjaldemokratycznej. Jarosław Kaczyński, który uważa takie oskarżenie za bardzo niesprawiedliwe, powiedział kiedyś tak. Niektórzy mówią o nas, że my jesteśmy jakimiś socjalistami. To jest nieprawda. My po prostu mamy dużo empatii. No i jeżeli tak wygląda empatia, to ja bardzo za taką empatię dziękuję. Mamy dzisiaj partię socjaldemokratyczną, która rządzi Polską i ta partia odbiera nam wolność dużo bardziej niż odbierali poprzednicy. Dlaczego? Bo poprzednicy po prostu nic nie robili. Metoda ciepłej wody w kranie, która była leitmotivem rządu Donalda Tuska, to było nic nie robienie. Niech tam się toczy wszystko tak jak chce, no ewentualnie jak trzeba zainterweniować, to nam się partia wali, sondaże spadają, to wtedy coś się zrobi. Natomiast ci niestety robią dużo. I niestety również spełnili dużą część swoich obietnic. Niestety, no bo te obietnice w dużej mierze polegają na tym, żeby się państwo jak najbardziej wkrącało w nasze życie, w nasze interesy, w nasze kieszenie. Najnowszym tego przykładem może być regulacja, która pozwala Krajowej Administracji Skarbowej zaglądać w nasze konta bez zgody sądu. Ot tak, bo ktoś się wydaje podejrzany, to sobie sprawdzą, co ma na koncie. Naszą wolność się ogranicza pod 3 głównymi pretekstami. Ta władza też to cały czas robi. Pierwszy pretekst to jest bezpieczeństwo klimatyczne. No bo przecież, jeżeli nam się nie odbierze wolności, na przykład nie powie nam się, czym mamy jeździć, albo czym mamy nie jeździć,
to się spali planeta. Drugi pretekst to jest bezpieczeństwo zdrowotne. No to Państwo doskonale znają. Widzieliśmy to przez ostatnie 2 lata. Jeżeli nie odbierze nam się wolności, nie zabroni nam się chodzić do lasu, nie nałoży nam się przymusowo maseczek na twarz, nie zamknie nam się w domach, to wszyscy poumieramy. I o ile jeszcze można było powiedzieć, że powiedzmy 2 lata temu miało to jakieś szczątkowe może uzasadnienie, chociaż zamknięcie lasów już nie, no to dzisiaj próba powrotu do tego, a jest próba powrotu, jest już kompletnie dęta. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy Państwo pamiętają, nie nagrywamy spotkania. Jaka przyszła odpowiedź z kancelarii premiera, kiedy jest zakaz. Think Tank Watchdog Polska próbował wydobyć informację, także dlaczego zdecydowano.